20 metrów za mną znajduje się meta drugiego etapu Tour de Pologne. W tym momencie około 20 km od Kraśnika rywalizują kolarki w drugim etapie Tour de Pologne i jak się okazuje na czele znajduje się polski team z Wrocławia. Ulica Kościuszki wygląda zupełnie inaczej, jest kolorowa, piękna dzięki sponsorom, którzy zaangażowali siły i środki w to, aby Kraśnik dzisiaj wyglądał wyjątkowo i aby ten finisz przeszedł do historii. Nie ma lepszej formy pokazywania piękna ziemi lubelskiej poprzez wyścigi kolarskie, kilkuetapowe, wieloetapowe, które jadąc przez krainę pokazują jej piękna. Ziemia lubelska jest największym regionem w Polsce i warto inwestować w Czesława Langa i w jego przedsięwzięcie Tour de Pologne. Pierwsze dwa lata to był Tour de Pologne dla mężczyzn. Widzieliśmy, jak bardzo fantastyczni są kibice w Kraśniku. Kraśnik jest pięknym i uroczym miejscem, uroczym miastem do organizowania tutaj tego typu imprez. No i wróciliśmy z wyścigiem dla pań. Jest to wyścig, który był organizowany 8 lat temu. Teraz wznowiliśmy organizację tego. Zaczęliśmy wczoraj w Lublinie, jazdą indywidualną na czas, a dzisiejszy etap z Krasnystawu do Kraśnika naprawdę bardzo piękny, 136 km. Upał, ciężko, ale ściganie naprawdę przepiękne. No i to, co nas najbardziej cieszy, tłumy ludzi na trasie, tłumy ludzi na mecie i dla nich to robimy. Dlatego jestem bardzo z tego szczęśliwy, że możemy być tutaj w Kraśniku, że możemy dać ludziom tyle radości i że możemy promować tak piękne miejsce, tak piękne miasto jak Kraśnik.